Witam Cię bardzo serdecznie, Mario Bocardi z tej strony. Dzień dobry, dzień dobry, Namaste. Niesamowita temperatura, ponad 30 stopni w miejscu, gdzie akurat jestem, ale mimo tego spotykamy się przy herbacie. Moja dzisiaj będzie zimna, twoja może ciepła, a może gorąca, w zależności od tego miejsca, w którym przebywasz. Niesamowite tematy, będzie bardzo, bardzo ciekawie. Aby nie przedłużać, zaczynajmy. Będziemy mówić o Będziemy mówić o emocjach, o tym dlaczego warto stosować afirmacje, wizualizacje, żeby szybciutko zrealizować swoje marzenia i swoje pragnienia. Będziemy mówić o tym takie porównanie, podlewanie marzeń, czyli podlewanie nasionek, podlewanie roślinek, które z tych nasionek rosną, czyli. Jak w naturze, tak i w naszym życiu, jeżeli chcemy coś osiągnąć, to musimy to podlewać. Dlaczego to jest takie ważne? Jak to robić energetycznie? Jak nie podlewać chwastów w cudzysłowie? Bo ja uwielbiam chwasty, bardzo pielęgnuję chwasty i zawsze je również podlewam, ale chodzi mi tutaj o takie chwasty, które chcesz usunąć z Twojego życia, czyli w takim symbolicznym znaczeniu chwastów coś co rośnie w twoim życiu, co się pojawia w twoim życiu, a ty tego nie chcesz. Czyli dlaczego czasami jest tak, że czegoś chcemy za wszelką cenę uniknąć, a to się pojawia i wzrasta i przy Tłumia nawet wszystko to, co dobre i pozytywne. Będziemy mówić o tym, czy to jest możliwe, że mamy jakiś pomysł i zanim my go zrealizujemy, to ktoś inny go zrealizuje. Dlaczego tak się dzieje? Na co należy uważać w takich sytuacjach? No i będziemy oczywiście mówić również o czymś, co właściwie już kilka lat temu. Zawsze pojawia się w Waszych listach gdzieś taka leciutka wskazówka na to. Szczególnie pojawia się to w momentach, gdy, gdy czytacie kolejne rozdziały mojej powieści, Mroczne Góry. To ciągle jest gdzieś to pytanie, dlaczego ja przerwałam nagrywanie audiobooka, kiedy on się znowu pojawi. I przede wszystkim, czy mogłabym. Więcej tworzyć takich magicznych opowieści. I ostatnio Kasia yy, zwróciła mi na to uwagę, że Mario, jak się ciebie słucha, to jest takie jakieś, nie wiem, wejście w inny świat, i czy mogłabyś zacząć opowiadać, na przykład o swoich inkarnacjach, albo o takich wyjątkowych momentach, niekoniecznie związanych z powieścią, albo związanych z powieścią yy, tak po prostu luźniutko, tak jak teraz się spotykamy. No to zaczynajmy, żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Pierwsza rzecz: afirmacje, wizualizacje i to podlewanie twoich nasionek. Dlaczego jest to takie ważne i jak należy to robić, żeby to piękne i pozytywne wzrastało w twoim życiu. W kolejnym czasie, może przed tym filmem albo po tym filmie, pojawi się czytanie z kart egipskich. Nie wiem, czy oglądasz te filmiki, gdzie należy wybrać kartę i tam jest odpowiedź na dane pytanie. Jeżeli je oglądasz, no to automatycznie oglądasz również ten z kart egipskich, ale jeżeli ich nie oglądasz, to koniecznie ten warto obejrzeć, ponieważ tam mówię o tym, że czasami, gdy um, afirmujemy, gdy wizualizujemy, to sytuacja się nagle drastycznie pogarsza, zamiast się polepszyć. Dlaczego tak jest? Ponieważ gdy kierujemy na coś naszą energią i to zaczyna się zmieniać, zaczyna się przekształcać, zaczyna być zasilane tą naszą energią, to często następuje ten moment przełomu, i ten moment przełomu poprzedza taki, taka cisza. Taka cisza przed burzą. Dlatego jest też to powiedzenie cisza przed burzą, bo zawsze, gdy zbliża się burza, burza sy symbolicznie no to jest coś takiego, co porusza wszystkim, co, co czasami przynosi zniszczenie czegoś, czasami wzrost, odświeżenie energii i to pojawienie się tego nowego, czyli deszcz. Oczyszczenie, usunięcie, odżywienie i regenerację, to zawsze przed tą burzą pojawia się cisza. Dlatego, jeżeli pracujemy z afirmacjami i wizualizacjami, to zazwyczaj Chcemy przy pomocy tych afirmacji i tych wizualizacji zrealizować jakieś nasze marzenia, jakieś nasze pragnienia, jakąś naszą idealną wizję życia, i często stawiamy sobie wysokie poprzeczki. I dlatego to, gdzie jesteśmy dzisiaj, a to, co chcemy osiągnąć, na przykład za miesiąc, za dwa, za trzy, to jest pomiędzy tym dosyć duża przepaść. Zanim więc to nastąpi, bardzo często musimy włożyć mnóstwo energii w te afirmacje i wizualizacje, to nie jest tak, że o pstryk palcami, o i, i już po dwóch, trzech afirmacjach, już coś nam spada z nieba. Czasami tak jest. Jeżeli mamy silne zdolności, to tak jest. Ale jeżeli normalnie na czymś pracujemy i coś ma bardzo wysoką poprzeczkę, to potrzebuje to jakiegoś konkretnego czasu, żeby się zmaterializować. I w momencie, gdy zaczynamy pisać, no to widzimy o tak Pierwsze jakieś zmiany pozytywne na początku się pojawiają, to zawsze to szczęście początkujących. To jest we wszystkim, czy w biznesie, czy w zmianach twoich życiowych. Zawsze jest szczęście początkujących i potem często następuje taka cisza przed burzą. Cisza przed burzą, nic się nie dzieje. Mamy takie wrażenie na no Boże, ile jeszcze można pisać tych afirmacji, ile można wizualizować, ile można powtarzać tych afirmacji na głos. Tutaj jeszcze jedna ważna wskazówka. Żeby bardzo dokładnie sprawdzić, jeżeli korzystasz z medytacji prowadzonych, do czego one cię naprawdę prowadzą. Uwaga, bo tutaj, tutaj jest ogromne niebezpieczeństwo medytacji prowadzonych, albo takich medytacji, afirmacji prowadzonych, ty musisz znaleźć Twoje własne słowa. Dlatego nawet jeżeli ja publikuję dla Ciebie afirmacje przykładowe na mojej stronie na mediach społecznościowych, to pamiętaj, że najlepiej bierzesz je jako przykład i zmieniasz je jeszcze Twoimi własnymi słowami, żeby to było zgodne z Tobą, zgodne z Twoim sercem. Chociaż akurat te afirmacje, które ja dla Was przygotowuję, one są bardzo proste, bardzo krótkie i właściwie przygotowane na każdą ewentualność, czyli nie, nie ma tam czegoś, co by mogło się odwrócić w jakiś sposób negatywny, ale w internecie jest tego całe mnóstwo, są całe książki, z afirmacjami yy, i przede wszystkim bardzo niebezpieczne medytacje, medytacjo-afirmacje prowadzone, gdzie ty nie wiesz, co się za tym kryje, więc na to trzeba bardzo uważać. Ale idziemy dalej. Jeżeli zaczynasz je stosować, jeżeli z nimi pięknie pracujesz, to w pewnym momencie po tym szczęściu początkujących następuje ta cisza. Ta cisza, kompletna cisza przed burzą, i wtedy się pojawia takie zwątpienie. No, ile można? No, ile można? Dlaczego tu się nic nie rusza? Dlaczego na początku był pstryk i coś? Pierwsze takie oznaki się pojawiły, a teraz taka długa, krótsza albo średnia cisza i nic. To bardzo często tak funkcjonuje, to ci pokazuje, że zbliżasz się do takiego momentu przełomu. Zawsze ta cisza. Zwiastuje, że nadejdzie wkrótce ten moment przełomu. No i potem, co często następuje, następuje ta burza. Czyli zamiast się polepszyć, to się pogarsza. I jeżeli się pogarsza, no to w tym momencie co największa ilość ludzi robi, a to już nie będę pisać afirmacji, to ja już nie będę wizualizować, bo tylko mi się pogorszyło, tylko jest gorzej. Te osoby z Was, które pracują ze mną, które pracowały ze mną, które miały rytuały u mnie, Wiedzą, że to są pewne etapy i zawsze jest taki moment stagnacji, potem pogorszenia, by nagle mogło się przepięknie coś oczyścić i coś polepszyć. U niektórych osób te momenty są krótsze, u niektórych dłuższe, w zależności od sytuacji. Dlatego pamiętaj, jeżeli przyjdzie ten moment przełomu, czyli tej burzy, że coś się pogarsza, jest gorzej niż było wcześniej. To nie przerywaj Twoich afirmacji i Twoich wizualizacji, bo to znaczy, że już jesteś krok od celu. Krok od celu. Jak to się pojawia, to znaczy, że za chwilę ten przełom nastąpi. Za chwilę. No ale co robi większość ludzi? Dokładnie w tym momencie, ach, to nie działa, to nie działa. No i odrzucają to w momencie, gdzie byli tuż przed. Tymi drzwiami do nowego. Te drzwi tylko trzeba było otworzyć, a jak otwieramy takie wrota, no to tak jak w mrocznych górach, wszystko się zaczyna trząść, skrzypieć, wszystko zaczyna. W jakiś sposób, jak te wrota się otwierają, no to są jakieś tam odgłosy, takie odgłosy jak burzy, i dopiero jak one się otworzą, to wtedy wchodzisz do tego nowego i pięknego. Czyli pierwsza wskazówka dzisiaj, jeżeli pracujesz z takimi metodami jak afirmacje, wizualizacja, do tego cię bardzo zachęcam, ponieważ to są metody, które zawsze funkcjonują, zawsze funkcjonują, to możesz przejść przez takie etapy. Szczęście początkujących, stagnacja kompletna. I potem, czyli cisza, cisza przed burzą, a potem burza, czyli ten przełom i pogorszenie, który jest automatycznie tym otwarciem się drzwi do nowego. Czasami bowiem energie muszą czymś wstrząsnąć tak porządnie, sprawdzić jeszcze raz Twoje intencje, Twoją wytrwałość, Twoją wytrzymałość. Ty wiesz, że siły wyższe nas zawsze sprawdzają. I to są właśnie też takie momenty egzaminów na takiej zasadzie. No zobaczymy, czy wytrwa przy tych afirmacjach, no zobaczymy, czy wytrwa przy tych wizualizacjach, czy też yy, zrezygnuje tuż przed metą. Kolejna rzecz, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest susza. I podlewanie. Woda to emocje. No to wiemy, jeżeli bierzesz udział w ceremoniach ze mną, to dokładnie znasz tą symbolikę: kielicha wody, woda, emocje. No i jeżeli chcemy coś w życiu osiągnąć, jeżeli mamy jakieś tam wyznaczone cele, nieważne jakie, ale jakieś tam cele, no to musimy nie tylko jak gdyby wyznaczyć sobie cele i czekać, że nam to z nieba spadnie. Chyba, że ktoś to zrobi za nas rytualnie, ale też zawsze podkreślam to, że warto wtedy mimo wszystko też działać samodzielnie, żeby efekt przyspieszyć, to musimy to emocjonalnie wypełnić. Czyli jeżeli piszemy afirmacje, one są takie byle jakie, suche, że tutaj piszę coś automatycznie, a myślę o niebieskich migdałkach. Albo tutaj na przykład coś wizualizuję, ale, ale myśli mi uciekają gdzieś do jakichś innych miejsc, to nie jest wypełnienie emocjonalne. To jest po prostu robienie czegoś automatycznie, co nie przynosi żadnego efektu. Jeżeli więc afirmujesz, jeżeli wizualizujesz, to trzeba to wypełnić emocją. Trzeba, gdy oglądasz filmy, na przykład takiego życia, jak chcesz żyć, z takich miejsc, gdzie chcesz żyć, to to wypełniasz emocją, to już czujesz, że tam jesteś i ta emocja cię niesie do wszechświata. Pamiętasz tą ceremonię, czyli ten uroczysty wykład w uroczystej formie? Które nazywam ceremoniami z tymiankowych wzgórz, gdzie dokładnie mówiłam ci, jak wysłać zamówienie do wszechświata i jak za nie zapłacić. Czyli zapłacić tą emocją i tą wdzięcznością. Czyli ja to porównuję. Teraz mamy czas, że w większości miejsc, gdzie są moi słuchacze, w większości, bo nie wszędzie, jest lato, jest sucho. I co się dzieje, jeżeli masz? Wysiane nasionka. Jeżeli już z tych nasionek mają wykiełkować rośliny, to co trzeba zrobić? Trzeba to podlać. Bez wody nic nie wykiełkuje. Bo albo ty musisz to podlać, albo musi padać deszcz. W takich miejscach, na przykład na południu Europy, no, trzeba w większości podlewać, gdy jest pora sucha. Bo inaczej nic z tego nie będzie. I to jest tak piękne i symboliczne. Wyobraź sobie, masz przepiękny ogród, przepiękne jakieś Twoje cudowne miejsce mocy, to musisz cały czas o nie dbać. Jeżeli przestaniesz to cudowne miejsce mocy podlewać, to wszystko wyschnie i zmieni się w pustynię. Co to dla Ciebie oznacza energetycznie? Jeżeli coś jest dla ciebie ważne, jeżeli chcesz, żeby to ym, rozkwitło, przyniosło obfite plony, to musisz to podlewać, czyli musisz to zasilać Twoimi emocjami. Co to oznacza w takim zwykłym, ludzkim, yy, ludzkim językiem? Jeżeli masz jakąś firmę, działalność, pomysł, yy, czy pracujesz nad czymś, coś chcesz osiągnąć, to trzeba tym żyć to trzeba to podlewać. To trzeba to podlewać Twoją krwią, odejmy tak, tak możemy to również nazwać, czyli energią życiową, tą wodą życia, trzeba to zasilać, żeby to mogło wzrastać i się rozwijać. Jeżeli mamy jakiś... Jakieś dziedziny w naszym życiu, które przestaniemy podlewać, czyli przestaniemy je zasilać emocjami, przestaniemy je zasilać naszym, naszą energią życiową, to one wyschną, najpierw zwiędną, a potem wyschną. Biorąc pod uwagę proste przykłady z życia, mamy na przykład jakiś pomysł biznesowy. I ten pomysł biznesowy realizujemy przez jakiś czas, i potem nagle wpada nam do głowy cudowny, inny pomysł biznesowy. No, ale oczywiście nie można tańczyć na 10 weselach, czyli też nie można 10 srok za ogon chwytać. W tym momencie, gdy zaczynamy realizować ten nowy pomysł, na przykład biznesowy, ale to nie musi być biznesowy, to może być cokolwiek innego, to podlewamy to nowe. To nowe zaczyna kiełkować, zaczyna wzrastać, ale w tym momencie to stare, co żeśmy odsunęli na drugi plan, to zaczyna więdnąć i usychać. I wiele osób, które prowadzą swoją własną działalność, dobrze o tym wiedzą, że jak przestaniemy coś nadzorować, przestaniemy coś pielęgnować, przestaniemy coś podlewać naszą energią życiową, to prędzej czy później to uschnie, najpierw zwiędnie, potem uschnie, a potem zamieni się w pustynię, czyli nie będzie nam przynosiło żadnych, żadnych korzyści. Dlatego, jeżeli masz kilka pomysłów, które chcesz w życiu zrealizować, albo kilka. Ważnych rzeczy w Twoim życiu, które chcesz zrealizować, to trzeba wybrać te, które są dla Ciebie naprawdę ważne i wszystkie je podlewać, wszystkie je zasilać Twoją energią życiową. I tutaj czasami trzeba z pewnych rzeczy zrezygnować, i wiele osób z Was zauważyło, że również w mojej działalności ja rezygnuję z pewnych rzeczy, puszczam pewne rzeczy z pełną świadomością tego, że to uschnie. I przestanie istnieć. Czyli że ta energia życiowa, którą tam w to włożyłam, ona zostanie jak gdyby unicestwiona. No wiadomo, że coś odchodzi, pojawia się coś nowego. To nie jest nic jakiegoś takiego strasznego, ale trzeba to robić świadomie, bo jeżeli robimy to nieświadomie, no to może zdarzyć się tak, że po pewnym czasie inwestujemy energię w coś nowego, w coś, coś co chcemy, żeby wzrastało. To dopiero kiełkuje, jeszcze nie przynosi owoców, my się nagle odwracamy, a tu wow! A to stare, co przynosiło owoce, co przynosiło nam jakieś, jakieś zyski, nagle nie funkcjonuje. No to jest normalne. Jeżeli coś przestajemy zasilać naszą wodą życia, to prędzej czy później uschnie i przestanie przynosić nam plony, czy przynosić nam jakiekolwiek korzyści. Dlatego, jeżeli jeżeli świadomie chcesz coś w życiu osiągnąć, coś konkretnego, jakich rzeczy zrealizować, to pamiętaj o tym, żeby zasilać to twoją energią życiową, żeby to solidnie podlewać. Co to oznacza dla takich zwykłych, normalnych spraw i normalnego, codziennego życia? Jeżeli chcesz w życiu coś osiągnąć i masz jakiś tam piękny, twój postawiony cel, ale. Dojdziesz do wiosku, a już mi się dzisiaj nie chce, a jutro też mi się nie chce, a zrobię to pojutrze, a zrobię to za tydzień. To może być tak, że miną 3-4 dni, a ten Twój pomysł, ta Twoja wcześniej włożona energia, Uschnie i nic z tego nie będzie. To jest tak samo jak w ogrodzie. Obserwuj, jak to funkcjonuje z roślinami, tak samo funkcjonuje to z innymi rzeczami. Czyli jeżeli ty zapomnisz podlać swoją sałatę w ogródku warzywnym. No, to myślę, że po trzech dniach już będzie uschnięta, już nic z niej nie będzie. Bo dojdziesz do wniosku, a dzisiaj mi się nie chce, a dzisiaj sobie obejrzę YouTube'a, a dzisiaj sobie pójdę, nie wiem, do kina, a jutro sobie pójdę ze znajomymi na jakąś imprezę, a potem, wow, sałata uschła. <laughs> I to dotyczy Twoich marzeń i Twoich pragnień. Czyli jeżeli pracujesz nad Twoimi marzniami, nad Twoimi pragnieniami, jakimikolwiek i nagle dojdziesz do wniosku, a już mi się dzisiaj nie chce, a jutro mi się też już nie chce, a pojutrze pójdę sobie gdzieś tam na imprezę i znowu zapomnisz o tych Twoich marzeniach i o tych Twoich pragnieniach, no to może zdarzyć się tak, że to, co już Ci się udało, co już Ci się udało doprowadzić do kiełkowania, do wzrostu, czyli ta sałata już z tego nasionka, już wypuściła kiełki, Dalej była podlewana, no to wypuściła listki, dalej była podlewana, już piękne takie główki, prawie że już odpowiednie do, do jedzenia, chociaż ja sałatę obrywam zawsze listki, nie, nie ucinam główki, ale większość ludzi ucina główkę, więc już była prawie że gotowa do tego, żeby przynieść plony, żeby można było z tego czerpać jakieś korzyści, no, a ty sobie powiesz, a nie, do ja teraz sobie pojadę na wakacje, a teraz to, a teraz nie będę się tym zajmować. Ile można się tą sałatą zajmować? Ciągle się tylko zajmuję tą sałatą, kiedy ona wreszcie urośnie. No to może zdarzyć się tak, że zanim zbierzesz te plony, to to uschnie. To dotyczy wszystkich rzeczy: wszystkich. Czy zmiany w związku, czy zmian Twojego wyglądu, czy zmiany, zmiany Twojej diety, czy Twojego sposobu ubierania. Wszystko. Jego to dotyczy. Jeżeli na przykład przepięknie pracujesz, masz jakąś, yy, jakiś plan, Um, uprawiania sportu, jakiś plan, nie wiem, zmiany zmiany diety. No i już tak pięknie idziesz do przodu, ale jeszcze nie widzisz tych efektów. Te efekty potrzebują czasu, żeby rozkwitnąć, żeby przynieść te plony no i w pewnym momencie powiesz, a nie, to ja dzisiaj już nie pójdę tam, nie pójdę pobiegać, a jutro też nie pójdę na spacer, a pójdę sobie na pizzę z koleżanką albo z kolegą, a dobra, nic się nie stanie, przez cały tydzień nie będę... Dać. Dalej kontynuować tej drogi. No właśnie, że się stanie, bo w ciągu tego tygodnia już Twoja energia życiowa płynie w innym kierunku, czyli to, co już tak pięknie, na czym tak pięknie pracowałeś, czy pięknie pracowałeś, no niestety zaczyna usychać. No i niektóre rzeczy usychają szybciej, a niektóre rzeczy usychają dłużej i krócej. Czyli na przykład są rośliny, które mają głębokie korzenie, no i one wytrwają dłużej, na przykład róże, a są rośliny, które mają płytkie korzenie, które już wystarczy jeden dzień czy dwa dni i uschną już po jednym dniu czy po dwóch dniach. I tak samo jest również w życiu normalnym. Niektóre rzeczy ty możesz tam, nie wiem, tydzień sobie odpuścić i nic jeszcze wielkiego się nie stanie, a niektóre rzeczy odpuścisz dwa dni albo trzy dni, no i już wszystko poszło się paść czy poszło w las. Co to również oznacza? Wiele razy jest, yy, spotykam się z takimi sytuacjami, że pracujecie z afirmacjami, z wizualizacjami nad zmianą życia, przepięknie wszystko idzie w tym kierunku, a nagle przychodzi ten impuls ja to nazywam taki wewnętrzny, no czarny wilk po prostu, czy jakiś wściekły pies przychodzi taki impuls że no dobrze, ale teraz może się zajmę jeszcze, pooglądam sobie tutaj takie wykłady, tutaj takie wykłady, tutaj takie wykłady. No i tak się można zagubić w jakichś właśnie takich medytacjach. Tutaj pójdę na jakieś warsztaty. Tutaj pójdę, nie wiem, to, tutaj, tutaj, tutaj to, tutaj to, tam siam to, sram to, za przeproszeniem. No i się okazuje, że wszystko to, co udało Ci się osiągnąć, poszło się paść. Czyli tutaj... Warto znaleźć taki, taki sposób na to, że jeżeli na czymś Ci zależy, to żeby to cały czas podlewać. Czyli znajdź takie możliwości, że mimo tego, że robisz nowe rzeczy, inne rzeczy, to nie zapominasz o tym, żeby podlać to, nad czym pracowałaś, nad czym pracowałeś przez ostatnie miesiące. W odpowiednich odstępach czasu. Jak to u mnie wygląda? Ty wiesz, że ja realizuję tysiące rzeczy w ciągu miesiąca. Bo i mamy podcasty, słuchowiska, i mamy filmy z kartami, i mamy sprawozdanie z rytuałów dla Matki Ziemi, rytuały Ziemi, tysiące prac energetycznych, tysiące prac rytualnych, zwierzęta mocy, wszystkie moje media społecznościowe, powieść, trylogia, no, ono semina .org. tysiące, tysiące rzeczy. I zwróć uwagę, że one wszystkie cały czas funkcjonują. Ale co to oznacza w moim życiu? Oznacza to, że ja wszystko to zasilam moją energią. Ja podlewam każdy z tych projektów cały czas. Nie zapominam o jakimś projekcie, bo wiem, że jeżeli zapomnę, jeżeli nie zajmę się powieścią, raz, na przykład w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, czy trzy razy w tygodniu, to będzie miało za mało mojej energii życiowej, będzie miało za mało tego płynu, tej wody, tych emocji, żeby mogło rozkwitnąć. Jeżeli ja przestanę nagrywać filmy na YouTube, na przykład przez tydzień, przez dwa, przez trzy, to wiem, że to też prędzej czy później, gdy nie będzie miało mojej energii życiowej, no to ten kanał zacznie usychać. To jest we wszystkim tak samo. Czyli możesz sobie wziąć mnie jako przykład. Jeżeli chcesz zrealizować tysiąc rzeczy naraz, to to jest możliwe, musisz jednak ten twój czas tak podzielić, żeby na wszystko znaleźć tą energię, żeby wszystko zasilać Twoją energią życiową. Albo się koncentrujesz tylko na jednym, dwóch czy trzech rzeczach, ale wtedy to zasilasz Twoją energią życiową. I nie odpuszczasz. Nie odpuszczasz sobie na takiej zasadzie, a dzisiaj nie, pójdę sobie tam na imprezę, a jutro nie, tu sobie obejrzę coś na YouTube, a pojutrze nie, to sobie zamówię pizzę na przykład, jeżeli akurat pracujesz, nie wiem, nad figurą czy nad czymśkolwiek innym. Bo czym więcej będziesz sobie odpuszczać, czym więcej Twoja energia popłynie w innym kierunku. Bo zwróć uwagę, Ty oglądasz jakiś film, gdzie płynie Twoja energia? No tam. Nie na Twoje projekty, tam płynie ta energia. Czy też jakąś książkę, to gdzie płynie ta energia? No, zazwyczaj nie na Twoje pomysły, nie na Twoje efekty, tylko w tamtym kierunku. Czyli trzeba znaleźć takie idealne rozwiązanie, żeby. Mimo tego oglądać, mimo tego słuchać, mimo tego czytać, żeby się rozwijać, ale żeby nie zapomnieć o tym, co jest dla ciebie naprawdę ważne i nad czym pracujesz, z czego chcesz czerpać swoje zyski, swoje plony. Bez względu na to, czy to są zyski finansowe, czy inne. Dobrze, jeżeli są do tego jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę w miejscu na komentarz. Tam wszystkie pytania ja postaram się w miarę możliwości na to odpowiedzieć. Idziemy dalej. Czy to jest możliwe, że mamy jakiś cudowny pomysł, na przykład biznesowy, czy idealny jakiś pomysł na jakiś wynalazek? No i zbieramy się do tego, przygotowujemy się, zaczynamy to realizować, a tutaj nagle klik i ktoś zrobił to wcześniej. Czy to jest możliwe? Oczywiście są takie sytuacje, że ktoś z naszych znajomych, komu żeśmy opowiadali o tym pomyśle, jeden do drugiego, taki głuchy telefon, jeden do drugiego, do trzeciego, do czwartego, no i dociera ten pomysł do kogoś, kto jest w stanie go szybciej zrealizować, niż my się za to zabierzemy, niż my e, ruszymy z miejsca, ktoś może być szybszy. Pomijam takie sytuacje. Czy to jest możliwe, że żeśmy trzymali nasz pomysł w tajemnicy? Nikomu żeśmy o tym nie mówili. Z nikim żeśmy ten temat nie dyskutowali. Realizujemy sobie go w cichym kąciku i nagle patrzymy, a ktoś inny ten pomysł zrealizował. Czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Ponieważ tak tutaj na ziemi to funkcjonuje, że każda twoja myśl jest niekoniecznie twoją myślą. Czasami jest tak, że są to impulsy wszechświata, są to impulsy od siły wyższej. Ja Cię bardzo przepraszam za ten odgłos, ale ja mam karty. Tutaj jest takie niesamowite słońce, że muszę je przenieść w inne miejsce. Dobrze. I teraz tak, może zdarzyć się tak, że coś takiego się wydarzy, ponieważ ten sam impuls siła wyższa wysłała do wielu ludzi. Co to oznacza? To oznacza, że niekoniecznie każdy musi być od razu naszą konkurencją, bo nawet jeżeli on realizuje ten sam pomysł, podobny pomysł, to on jest kimś innym, jest innym człowiekiem, ma inne wibracje, ma inne, inną aurę, inne energie i on trafi do innych ludzi. Niż Twoja grupa docelowa, czyli ludzie, do których Twój pomysł trafi. Dlatego ja często powtarzam to, że nie ma konkurencji. Tak można powiedzieć to w cudzysłowie, ponieważ czasami jest tak, że jeżeli ktoś w 100% kopiuje, wszystko kopiuje i tak dalej, to może ci tę konkurencję stworzyć. Ale w większości, nawet jeżeli wiele osób dostało ten sam impuls od wszechświata, który również ty poczułaś albo poczułeś w twoim sercu czy w twojej głowie, nagle ten pomysł się narodził, to pamiętaj, że nie zawsze w 100% jest to twój pomysł. Może jest to impuls od wszechświata, że akurat w tym momencie wiele osób ten impuls Otrzymuje. Czasami tak jest. Czasami jest jednak tak, że jeżeli masz silne właściwości telepatyczne, to ty myśląc i pracując nad tym twoim projektem, wysyłasz te myśli w formie energii do wszechświata i ktoś to odczyta, i może coś szybciej. Zrealizuje. Więc takie rzeczy się zdarzają, i wiem, że czasami jest to smutne, przykre, można być rozczarowanym, no bo nad czym żeśmy pracowali, na przykład przez rok, przez dwa, przez trzy, patrzymy, a to. Ktoś jest szybszy niż my i zrealizował to na przykład miesiąc wcześniej, albo zrealizował to na większą skalę niż to, co nam się udało zrealizować, ale to jest całkiem normalne i naturalne. Tutaj na Ziemi, no niestety, jesteśmy w Matrixie, a Matrix jest tak zbudowany, że wszystko jest ze sobą razem połączone i cały czas, jak w wielkim komputerze, po prostu te dane. Przepływają, nasze myśli przepływają, telepatycznie się komunikujemy, nawet jeżeli niektórzy w to nie wierzą i uważają, że to jest jakaś bajka, to to funkcjonuje i tak czasami może się zdarzyć. Co w takim wypadku, jeżeli widzimy, że ktoś realizuje nasz pomysł, a my dopiero jesteśmy w powijakach. No, najgorsze, co można zrobić, to życzyć tej osobie źle. Bo jeżeli my życzymy tej osobie źle, to to odbija się od tęczowych granic uniwersum, wraca do nas i to tak, jakbyśmy sami sobie źle życzyli. Czyli co wtedy można zrobić? Można wtedy skorzystać z rytuału u mnie, rytuału boskiej sprawiedliwości, ten rytuał działa w ten sposób, że jeżeli ta osoba miała złe intencje i ona w jakikolwiek sposób doszła do Twojego pomysłu jakimiś złymi drogami, no bo takie rzeczy się zdarzają, prawda, są różne programy komputerowe i tak dalej, śledzące pocztę, śledzące nagrania, śledzące WhatsApp i tak dalej, i tak dalej, to wtedy zostanie jej wymierzona ta Boska Sprawiedliwość, bo ona ci coś ukradła. Jeżeli natomiast taka sytuacja się zdarzyła, ponieważ ta osoba również dostała impuls od wszechświata i nawet nie wie, że ty chcesz taki pomysł zrealizować, no to wtedy ta boska sprawiedliwość zostanie wymierzona na tej boskiej przestrzeni, czyli ona nie zostanie za to ukarana, ponieważ nie zrobiła nic złego. To jest pierwsza rzecz, czyli najgorzej, co można zrobić, to Wysyłać cokolwiek złego do tej osoby, bo to wróci do ciebie. I co z tego, że ty będziesz siedzieć, będziesz rozpaczać, będziesz sfrustrowany czy sfrustrowany, to tylko i wyłącznie zaszkodzi Tobie. Jeżeli mimo tego Ty masz taki pomysł, Ty masz taki impuls, to rób to, realizuj to bez względu na to, czy inni też to robią, czy też nie, bo pamiętaj, że każdy z nas ma specyficzne. Yy, szczególne wibracje, i nawet jeżeli 10 osób robi to samo, to każda jest inna i ten kontakt z tą osobą jest inny, te energie są inne, i nie ma tutaj czegoś takiego, żeby ze sobą konkurować. Idziemy dalej. Kolejny temat, o którym chciałabym się porozmawiać z Tobą, to są tak zwane magiczne opowieści. Ja wiem, że większość z moich słuchaczy zna moją powieść, Mroczne Góry, że kochacie tę historię, już nie możecie się doczekać na kolejne rozdziały. I tej nowej księgi, tej czwartej księgi, która teraz jest publikowana na mojej stronie bukardiomaria.com w zakładce Trylogia, czyli Trylogia Premium. I bardzo, bardzo wiele osób pyta mnie, co się stało, że nie ma tych nagrań audio. Nie ma tych nagrań audio, dlatego że mój nowiutki komputer, roczny komputer Apple, iMac, po prostu wyzionął ducha. No i firma Apple niestety umyła ręce, ponieważ ja ten komputer nie kupiłam bezpośrednio od Apple, tylko od firmy, która sprzedaje Apple. Apple yy, sprzedaje, tą, yy, sprzedaje te komputery i wtedy nie działa gwarancja Apple. Yy, tylko jeżeli się od nich kupi bezpośrednio, to są dwa lata gwarancji. A jeżeli kupimy od pośrednika, czyli yy, tak samo nowiutki komputer, tak samo z gwarancją, to wtedy gwarancja przechodzi na tego pośrednika i w rzeczywistości mamy tylko jeden rok. Czyli ja powiedziałam, Koniec, to jest moje ostatnie doświadczenie z tą firmą. Nigdy więcej nie kupię żadnych urządzeń tej firmy, ze względu właśnie na coś takiego, że takie traktowanie klienta. No i jak ten komputer wyzionął ducha, to po prostu odstawiłam go i mam ochotę wyrzucić go do śmieci. Tak po prostu, bo sam komputer kosztował prawie 3000 euro. A naprawa kosztuje teraz ponad, ponad 1000 euro. Więc doszłam do wniosku, że jest to chore, żeby w ten komputer inwestować, i dlatego nie ma nowych nagrań. Ale obiecuję Ci, że znajdę nowe rozwiązanie. W najgorszym wypadku będę nagrywać tak na telefonie, jak teraz, żeby te nowe nagrania się pojawiły. Idziemy dalej. Kolejna rzecz to są te magiczne opowieści, o których ostatnio wspomniała mi Kasia, ale też wiele osób z was o to pytało, czy nie miałabym ochoty, tak jak teraz spotykamy się przy herbacie, po prostu opowiadać magiczne historia. No i teraz jest moje pytanie do ciebie: czy chcesz słuchać takich historii? Czy chcesz słuchać takich historii? Jeżeli tak, to napisz w komentarzu. A jeżeli będzie dużo takich komentarzy, że chcecie słuchać takich historii, no to może zaczniemy od jakiejś mojej inkarnacji, albo jakieś magiczne historie, które akurat pojawią się w moich wspomnieniach w kolejnym czasie. No i na pewno byłyby to takie nagranie, również luźniutkie, jak to nagranie, gdzie będziecie po prostu te historie opowiadać. Niektóre będą mniej symboliczne, niektóre bardziej symboliczne. Mniej więcej tak jak moja powieść Mroczne Góry, ale niekoniecznie będą to historie związane z powieścią. Niektóre mogą być, niektóre mogą być niezwiązane. No i jeszcze ostatnie, ostatnie pytanie, bo wydarzyło się coś szczególnego, a mianowicie, gdy piszę teraz tą czwartą księgę, czwarta księga mojej powieści, Czyli kapłanka e, świętego lasu, to jest jednocześnie pierwsza część kolejnej trylogii. Trylogia, no to wiadomo, trzy księgi. W pierwszej trylogii mamy Mroczne Góry w Zielonych Oczach Wiedźmy oraz tajemnica Wiedźmy z Folsom, czyli trzy księgi. W kolejnej trylogii, którą chciałabym wydać może na przełomie roku, znowu będą trzy księgi, czyli taka sama, jak już kiedyś o tym powiedziałam, że będzie siedem, siedem trylogii. Czyli siedem książek, wszystkie mniej więcej takie same wymiarowo, czyli około tych 500 stron, to kolejna księga chciałabym, żeby ukazała się na przełomie tego roku. No i tak co roku kolejna. I teraz moje pytanie: ponieważ, żeby stworzyć. Kolejną trylogię w takim samym wymiarze, czyli tak samo te 500 ileś stron, no żeby, wiesz, no ja jestem panną, czyli jestem bardzo praktyczna, więc doszłam do wniosku, że jeżeli stoją te książki na regale, no to będzie idealnie, jak wszystkie będą wyglądały podobnie i wszystkie będą miały tą samą grubość. Dlatego doszłam do wniosku, że książka nie może mieć więcej niż te 500 ileś stron, dlatego napisałam pierwsze rozdziały, i napisałam ostatni rozdział. I teraz tak, ponieważ w dostępie premium wszystkie te rozdziały dla ciebie publikuję krok po kroku, te wszystkie nowe rozdziały. No to mamy te pierwsze rozdziały, no ale jest gotowy również ostatni rozdział. Ostatni rozdział tej nowej księgi. No, tylko że ten ostatni rozdział to jest taki jak i w pierwszej księdze, czyli kończy się tak szczególnie, że już nie możemy doczekać się następnej części. I teraz tak, moje pytanie do Ciebie. Czy chcesz, abym ten ostatni rozdział opublikowała również na moim blogu, mimo tego, że jest ostatni, czyli pomiędzy tym będzie jeszcze przynajmniej 300 stron? Ale jeżeli tak, to napisz w komentarzu, jeżeli chcesz, żebym ten rozdział opublikowała. Ale od razu uprzedzam, że opublikuję go tylko w malutkim fragmencie, żeby nie zdradzić ci do samego końca, które postacie spotykają się w tym ostatnim rozdziale. Czyli, jeżeli bym go opublikowała, to opublikuję go w ten sposób, żeby, żeby uciąć go przed samą końcówką. I zrobię taki mały quiz, takie małe pytanie-odpowiedź, taką inspirację dla Was, żeby dopisać dalszą część. Czyli czy zgadniecie, jakie dwie postacie spotkają się w tej ostatniej opisanej sytuacji? Czyli opisuję całą tą sytuację, czyli cały ten rozdział, ale na końcu w momencie. Takiego tego otwarcia się, kto staje naprzeciwko kogo, to pominę i zadam Ci to pytanie, jak myślisz, kto się spotkał? Kto się spotkał w tej sytuacji? Więc czekam na komentarz, na wszystkie pytania do tego naszego dzisiejszego spotkania, ale również na odpowiedź, czy chcesz magiczne opowieści w takiej luźniutkiej formie i czy chcesz, abym opublikowała ten ostatni rozdział w. Trzech czwartych, bo może interesuje ci, jak się zakończy ta kolejna księga, czyli druga trylogia. Do zobaczenia, do usłyszenia i pamiętaj, bardzo cię proszę, pamiętaj, żeby w opisie tego filmu sobie zerknąć na moją stronę mariabukardi.pl. Najważniejsze terminy, tam zawsze są wszystkie aktualne wydarzenia, wszystkie ważne terminy, o których nie wolno zapomnieć, które są w tym momencie kluczowe. I na drugą stronę bukardimaria.com. tam gdzie mamy trylogię, gdzie mamy ceremonie, gdzie mamy e-booki, audiobooki, czyli na tej stronie. I tam w zakładce sklep masz dwie nowe kategorie. Pierwsza kategoria skąd pochodzi? Skąd pochodzisz? I tam są nowiutkie, śliczne, pachnące w cudzysłowiu e-booki na temat gwiazdozbiorów niesamowicie kluczowa wiedza, żeby popatrzeć na Twoich znajomych, na bliskie Ci osoby i odkryć może ich szczególne talenty i zdolności. No i oczywiście masz wyrocznie, czyli cudowne narzędzie, idealne narzędzie do tego, aby każdego dnia podejmować mądre decyzje, czy w sprawach finansowych, czy w sprawach uczuć, czy w sprawach ochrony, oczyszczania. To jest nowiutkie narzędzie, Pachnące narzędzie, dopiero co stworzone dla Ciebie przeze mnie własnoręcznie. Tak, tak, wszystko od początku do końca jestem pewna, że to narzędzie będzie Ci pomagać praktycznie każdego dnia, jeżeli chcesz odczytać ważne przekazy dla siebie albo dla twoich bliskich. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukarki. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu. Ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać.